Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek, drugiego tygodnia Wielkiego Postu i dzisiaj czytamy Ewangelię ze świętego Łukasza z 6 rozdziału, wiersze 36-38. Jezus powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, trzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Właśnie, to ciekawa jest Ewangelia, jakby sprzeczna sama w sobie, jak tak patrzeć na nią, powiedzmy, bezwzględnie. To można odnieść wrażenie, że ta dzisiejsza Ewangelia jest jakby sprzeczna sama w sobie, bo Jezus mówi o miłosiernym Ojcu, a z drugiej strony jakby buduje taką wizję bezwzględnej odpłaty, prawda? Że jak sądzisz, no to będziesz sądzony, jak nie chcesz być sądzony, no to nie sądź, prawda? Jak potępiasz, to będziesz potępiony, jak nie chcesz być potępiony, no to sam nie potępiaj, prawda? Jak odpuścisz, to będzie ci odpuszczone, a jak nie odpuścisz, no to tobie też nie zostanie odpuszczone, prawda? Że jakby no dla nas nie bardzo to się kojarzy z miłosierdziem, bo to raczej te stwierdzenia Jezusa sugerują właśnie taką ideę bezwzględnej odpłaty, właśnie takiej bezwzględnej konieczności, takiej bezwzględnej surowości, prawda? Że jesteś miłosierny, to też dostaniesz miłosierdzie. Nie jesteś miłosierny, to nie dostaniesz miłosierdzia, prawda? Tak jak właśnie tutaj, taką miarą jak wymierzycie i wam będzie zmierzone. Nie? Że zobaczcie, nie? Że jakby cała ta, za wyjątkiem pierwszego zdania, cała ta dzisiejsza z Ewangelia jakby sugeruje, prawda, taką filozofię czy logikę bezwzględnej odpłaty. Nie? Jak ty komu, tak on tobie, prawda, jak ty kogoś potraktujesz, tak zostaniesz potraktowany. I właśnie to wszystko sugeruje jakąś taką bezwzględność, prawda? No i taka bezwzględność to nam się nie bardzo zgrywa z miłosierdziem, o którym Jezus mówi w pierwszym zdaniu, że bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. No i właśnie wizja tego miłosierdzia, którą buduje, to nie bardzo nam się wpisuje w rozumienie miłosierdzia, tylko raczej bezwzględności. Tylko że Jezus nie mówi o tym, co zrobi Ojciec, tak? Jezus nie mówi o tym, co zrobi Ojciec w odpowiedzi na nasze postępowanie, tylko że tak powiem, rozbudowuje takie prawo, dosyć opisowo rozbudowuje takie prawo, o którym mówi zapytany o pierwsze najważniejsze przykazanie. Że Jezus zapytany o pierwsze najważniejsze przykazanie mówi, że pierwsze jest słuchaj. Tak, a potem mówi, no, że jak się zasłuchasz w Boga, zapatrzysz w Boga, no i tu jest właśnie cała ta idea, to co mi tak jakoś od początku Wielkiego Postu chodzi po głowie, że właśnie Wielki Post jest takim czasem, kiedy jesteśmy głębiej zaproszeni przez Jezusa, żeby zapatrzeć się w ojcowskie spojrzenie, właśnie to, co Jezus mówił w Ewangelii ze Środy Popielcowej, o tym Ojcu, który widzi w ukryciu, w którego właśnie oczach warto szukać prawdy, że tu się trzeba zapatrzeć w oczy Ojca i zobaczyć, co tam w oczach Ojca widać, zasłuchać się na nowo właśnie w Boga, dać się na nowo wszystko powiedzieć, na nowo się tym wszystkim zachwycić, dać się na nowo przekonać, na nowo pociągnąć, więc właśnie ta cała idea, nie? Pierwsze jest słuchaj. No i właśnie o to chodzi, że jak ja się zasłucham i zapatrzę w Boga, to po pierwsze Bóg chce mi opowiedzieć o Nim samym, a opowieść o Nim, no to jest opowieść o miłości, o wielkiej miłości, która jest ukierunkowana na mnie i to człowieka pociąga i dlatego Jezus mówi, no i właśnie będziesz, jak się zasłuchasz, zapatrzysz, prawda, dasz sobie opowiedzieć, dasz się przekonać, no to będziesz miłował, no to się zakochasz, prawda, że moje zakochanie w Bogu
nie jest jakimś moim dziełem, prawda, że to ja wyduszam z siebie wielką miłość do Boga, tylko moje zakochanie w Bogu tak naprawdę jest Jego dziełem, dziełem Jego miłości, prawda, to On mi opowiada o swojej miłości do mnie, to On mi tą miłość wyznaje, ale potrzebuję, żebym ja się w to zasłuchał, prawda, żebym się zasłuchał w to wyznanie i zapatrzył, żebym dał się przekonać i dał się rozpalić tą właśnie Jego wielką miłością i wtedy będę kochał Jego. I właśnie dalej idzie Jezus, mówi o miłości bliźniego jak siebie samego. I to jest bardzo ważne prawo właśnie i to prawo jest bezwzględne. Tak, rzeczywiście to prawo jest bezwzględne, że my jesteśmy w stanie kochać drugiego człowieka tylko tak, jak kochamy samych siebie. Ja jestem w stanie kochać innych ludzi tylko tak, jak kocham siebie. Prawda? I moja relacja do samego siebie zawsze będzie się przekładać na relacje do innych ludzi, zawsze się będzie przejawiać w relacji do innych ludzi. To, jak ja traktuję siebie, jak o sobie myślę, prawda, kim jestem we własnych oczach, to się będzie ujawniać właśnie w tym, jak ja traktuję innych ludzi. I to prawo jest bezwzględne, tego się nie da ominąć. Ja mogę samego siebie oszukiwać, że żyję w wielkiej miłości do siebie, że tak, ja nie mam problemu z akceptacją siebie i w ogóle i tak dalej, ale jeżeli jestem dla ludzi piekielnie surowy, prawda, nieakceptujący, jeżeli ludzie mnie tylko i wyłącznie denerwują, drażni mnie najmniejsza słabość, najmniejsze potknięcie i takie różne rzeczy, no to znaczy, że tak naprawdę właśnie mam taki problem sam ze sobą. Jeżeli uciekam od ludzi, nie mogę ich znieść, to znaczy, że tak naprawdę nie mogę znieść samego siebie, tylko że właśnie oszukuję sam siebie, próbuję sam siebie oszukać, że nie, że ze mną jest wszystko w porządku, to ludzie mają problem. No to właśnie oznacza, że nie jest ze mną wszystko w porządku, właśnie ta relacja z ludźmi, nie? Jest takim lustrem, zwierciadłem, w którym ja się przeglądam i to jest po prostu nieuniknione. Zresztą Pismo Święte tu w wielu miejscach mówi, że właśnie wszystko się sprawdza w relacji do drugiego człowieka, że tu wychodzi prawda, jak w zwierciadle. Nie, że widzicie, no nikt z nas nie widzi swojego oblicza, nikt z nas nie widzi swojej twarzy. Nie, żebym ja zobaczył, jak wygląda moja twarz, to potrzebuję zwierciadła. Nie jestem w stanie sam zobaczyć swojej twarzy. Inni ludzie tak, widzą moją twarz, ale jedyny człowiek na świecie, który nie jest w stanie zobaczyć mojej twarzy, to jestem ja sam. Potrzebuję zwierciadła. I tak samo jest z naszymi wnętrzami. My tak naprawdę za bardzo nie widzimy naszych wnętrz i to też Pismo Święte mówi, że człowiek nie zna swojego serca, że to Bóg zna nasze serca i Bóg uczynił właśnie takie zwierciadło. To jest właśnie kolejny wymiar tego, co Bóg powiedział, że człowiekowi nie jest dobrze być samemu. Że to jest z różnych względów człowiekowi nie jest dobrze być samemu, ale akurat dzisiaj w tym kontekście to człowiekowi nie jest dobrze być samemu, bo nie masz zwierciadła. Tylko że kłopot jest taki, że to zwierciadło, prawda, drugiego człowieka, zwierciadło relacji z drugim człowiekiem nieraz pokazuje tak okropne rzeczy, że my po prostu wiejemy, uciekamy. Później już jest syndrom Kaina, uciekającego po całym świecie. No przed czym Kain ucieka? Tak naprawdę przed sobą samym. Właśnie, że właśnie, jeżeli okazuje się, że ja nie jestem w stanie z ludźmi wytrzymać, że ludzie mnie tylko i wyłącznie drażnią, denerwują, wściekają, prawda, wszystko mnie w nich przeszkadza, gorszy i w ogóle ci ludzie są nie do wytrzymania, to jest zwierciadło mojego wnętrza tak naprawdę. To jest tak naprawdę zwierciadło mojego wnętrza i teraz ja uciekam przed ludźmi, uciekam przed tym zwierciadłem. Uciekam przed tym, co widzę w tym zwierciadle, tylko haczyk jest w tym, że to, co widzę w tym zwierciadle, no to ja niosę w sobie i gdziekolwiek ucieknę, to zabiorę to wszystko ze sobą, bo to wszystko jest we mnie. To tak, prawda, jakbym spojrzał w zwierciadło, w takie zwykłe lustro i zobaczył moją straszliwie oszpeconą twarz i zwiał, bo uważał, że to lustro jest straszne, bo tą twarz zobaczyłem w lustrze. No nie, to jest moja twarz. I gdziekolwiek ucieknę, to tą straszliwie oszpeconą twarz zabiorę ze sobą. Właśnie. I to zwierciadło relacji z innymi ludźmi no, pokazuje prawdę o tym, kim się stałem. Ja, który miałem być obrazem, podobieństwem Boga, no, widzę właśnie w zwierciadle relacji z innymi ludźmi, z drugim człowiekiem,
jak straszliwie jestem oszpecony i zniekształcony na przykład, prawda? I nie mogę tego znieść. Bo widzicie, i dlatego Jezus mówi, że trzeba się przeglądać w zwierciadle oczu Ojca, prawda? I tutaj w dzisiejszej Ewangelii znowu na to wskazuje, jak Ojciec, nie? Mówi, jak Ojciec, nie? To sugeruje, że po pierwsze trzeba się zapatrzeć w Ojca, nie? Zapatrzeć, zasłuchać w Ojca, nie? Czyli tu wracamy, nie? Pierwsze jest słuchaj, nie? Że trzeba się zapatrzeć, zasłuchać w Ojca. I teraz właściwie to idzie tak w jedną stronę i wraca w drugą. Nie, bo to tak idzie od Ojca poprzez właśnie relacje do samego siebie, aż do tego tak zwanego zwierciadła relacji z ludźmi, prawda? Że ja dochodzę do poziomu relacji z ludźmi, wśród których żyję i widzę, jak te relacje wyglądają, widzę, jak ja patrzę na tych ludzi, prawda? I widzę, nie? Czy patrzę na nich z wyrozumiałością, z miłością, z miłosierdziem, z cierpliwością, właśnie z tym wszystkim, o czym mówi Święty Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, kiedy mówi o owocach ducha, nie? Czy ja, no, czy ja z takim nastawieniem patrzę na ludzi, no, czy właśnie zupełnie coś innego mi towarzyszy, prawda, kiedy patrzę na innych ludzi, nie? I tu się mogę bardzo dużo dowiedzieć o sobie. I teraz, jeżeli okazuje się, że nie ma w moim spojrzeniu na innych ludzi właśnie tego, o czym mówi Święty Paweł, jako owoce ducha, to znaczy, że tego nie ma w moim wnętrzu. Czyli, że nie ma w moim wnętrzu Ducha Bożego. Nie? Czyli, że co? Czyli, że jestem w sytuacji Adama i Ewy po grzechu pierworodnym, kiedy zabili w sobie oddech Boga, podobieństwo do Boga zabili w sobie. Nie? Że ja ludziom nie ukazuję owoców Ducha, nie daję im owoców Ducha, nie ukazuję moim braciom i siostrom obrazu, podobieństwa Boga, czyli nie jestem sobą tak naprawdę, bo ja jestem sobą tylko wtedy, kiedy jestem na obraz i podobieństwo Boga. Właśnie dlatego Jezus uparcie wraca, jak Ojciec Niebieski, jak Ojciec Niebieski. Albo jak, abyście się miłowali, jak ja was, nie? Że to właśnie ciągle ten obraz i podobieństwo. W każdym razie chciałbym, żebyście to zrozumieli, prawda, że no ja teraz widzę, co ja daję ludziom, nie? Czy daję ludziom obraz i podobieństwo Boga, właśnie opisany przez te owoce ducha, które wymienia Święty Paweł, czy ja w ten sposób patrzę na ludzi, czy ja daję im właśnie takie owoce, które są owocami życia, czy ja właśnie się karmię owocami z drzewa życia, no, czy ja daję im zupełnie coś innego, właśnie to, co Święty Paweł nazywa uczynkami ciała, prawda, taki termin się pojawia, prawda, bo jak ja się oderwę od Boga, no to nie mam skąd czerpać Ducha Bożego, w konsekwencji nie mam w sobie owoców Ducha i w konsekwencji ich nie daję. Nie daję miłości, nie daję radości, nie daję pokoju, nie daję cierpliwości, nie daję wyrozumiałości, w szczególności nie daję miłosierdzia. W szczególności nie daje miłosierdzia, że jakby Jezus stawia sprawę tak, że jeżeli ja chcę dawać miłosierdzie, jeżeli ja chcę dawać przebaczenie, jeśli ja chcę dawać cierpliwość, zrozumienie innym ludziom, to po pierwsze ja potrzebuję być pierwszym, który to wszystko czerpie. A żebym to czerpał, to po pierwsze potrzebuję uznać, że tego potrzebuję, że potrzebuję miłosierdzia. Że to ja jestem grzesznikiem, ja potrzebuję miłosierdzia. I wtedy dopiero jest szansa, że ja to miłosierdzie Boże w ogóle zobaczę, nie? Że je dostaję, otrzymuję. Prawda? I z miłosierdziem to jest właśnie tak, że po pierwsze trzeba je przyjąć, żeby je mieć, to trzeba je przyjąć, a żeby je przyjąć, to trzeba uznać, że ja je potrzebuję, że to ja jestem grzesznikiem, prawda? To ja jestem pokancerowany, to ja zatraciłem w sobie obraz i podobieństwo Boga i że ja potrzebuję miłosierdzia i potrzebuję Boga, który mi ten obraz i podobieństwo przywróci. Właśnie, więc jeżeli widzę w relacji z innymi ludźmi, że nie jestem w stanie dawać im tego, co się nazywa owocami ducha, że to, co im daję, no to właśnie to, co Święty Paweł nazywa uczynkami ciała. Złość, zazdrość, pożądliwość, wyuzdanie, no tam Święty Paweł właśnie takie różne rzeczy wymienia, że nic więcej nie jestem w stanie dać, właśnie nic nie daję, tylko jestem nastawiony na to, żeby się nakarmić innymi ludźmi i budzi się we mnie złość i nienawiść wtedy, kiedy ludzie, moje otoczenie nie karmi mnie tym, czym ja chcę być nakarmiony, prawda?
No, trochę tak jak dziecko, małe dziecko, które jeszcze nie potrafi mówić, leży, prawda, chce jeść, jak nie dostanie jeść, to krzyczy, prawda, to krzyczy, płacze, wierzga, jak nie dostanie tego, co chce. No i zobaczcie, tak się zachowujemy w naszych relacjach. Że jeżeli ja nie noszę w sobie Ducha Bożego, Ducha Miłości, tylko noszę w sobie Ducha tego świata, Ducha Egoizmu, jestem nastawiony tylko na pasienie siebie, prawda, no to patrzę na innych ludzi właśnie tylko pod tym kątem, czy oni mnie napasą, czy nie napasą. Czy napasą mnie tym, co ja chcę, czy mnie nie napasą. I mnie wścieka, jak nie dają mi tego, co ja chcę od nich dostać. Jak nie robią dla mnie tego, co ja chcę, prawda? Jest wściekłość. No i właśnie teraz, jeżeli ja właśnie widzę, nie, w tym zwierciadle relacji z innymi ludźmi, nie, że nie daje im podobieństwa do Boga, nie daje im miłości, radości, pokoju, wyrozumiałości, zrozumienia i tak dalej, tylko wpadam we wściekłość, w złość, w nienawiść, w nakręcanie się na tych ludzi, wszystko mnie w nich drażni, denerwuje, no to znaczy, że ja potrzebuję czego? Że ja potrzebuję miłosierdzia, że ja potrzebuję przyjść do Ojca i błagać o miłosierdzie. Dlaczego? Dlatego, że przestałem być podobny do Niego, przestałem być sobą. Przestałem być na obraz, na podobieństwo Boga. Tak jak mówię, obraz, podobieństwo Boga, tym się ciągle przypomina, bo my mamy tendencję właśnie mówić, że człowiek jest na obraz i podobieństwo Boga. To tak przy okazji jeszcze tak mimochodem wam powiem, że my często mówimy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I to sugeruje, że to są jakieś dwie rzeczywistości, które się wzajemnie uzupełniają, natomiast Biblia tak nie mówi de facto. Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, przecinek, na swoje podobieństwo. Że to jakby nie są rzeczywistości, które się uzupełniają, tylko tak jakby Biblia sugeruje, że są jakby dwie strony tego samego medalu, czy właśnie jakby synonimy, prawda? Że człowiek nie jest obrazem i podobieństwem, tylko właśnie jest obrazem, podobieństwem Boga, nie? Że obraz, podobieństwo to są właśnie synonimy, a nie dwie oddzielne rzeczywistości, które się uzupełniają. To taki szczegół przy okazji, bo mi ciągle to wraca, nie? To tak mówię, żeby było dla porządku powiedziane. Natomiast właśnie wracając do tematu, nie? Że właśnie tutaj relacja z drugim człowiekiem jest weryfikacją. Na ile rzeczywiście ja daję drugiemu człowiekowi obraz Boga, na ile rzeczywiście ja jestem podobny do Boga. Widzicie, w środę popielcową Jezus przestrzegał przed tym, żeby nie być hipokrytą. To słowo greckie hipokryta przetłumaczone jest jako błudnik, hipokryta, czyli ktoś, kto ukrywa swoją tożsamość pod maską. Że jakby Jezus buduje taki obraz, że ja nie bardzo mogę znieść samego siebie, prawda? I szukam lekarstwa w taki karkołomny sposób, że próbuję zakładać różne maski, no ale oczywiście ja tej maski nie widzę. Nie widzę, jak ja w tej masce wyglądam. Jak założę maskę, no nie widzę, czy wyglądam dobrze, czy nie. No to szukam potwierdzenia w oczach innych ludzi. Co oni na to, że ja ubrałem taką czy inną maskę? No i uważamy, że jak ludzie mi zaklaszczą, no to znaczy, że do twarzy mi w tej masce, no i ja tam próbuję tą maskę nosić, prawda, oficjalnie. Tylko że haczyk jest w tym, że ja tak naprawdę wiem, że oni oklaskują nie mnie, tylko moją maskę, bo wiem, jaki jestem pod tą maską. I to jest takie kółko, które się zamyka i utwierdza mnie jeszcze bardziej w nieakceptacji siebie, prawda? A my niestety brniemy właśnie w tą karkołomność, że ciągle próbujemy w jakichś maskach wobec siebie chodzić, udawać kogoś, kim nie jesteśmy, a przecież dokładnie wiemy, że nie jesteśmy właśnie tacy. I to później jest jeszcze gorzej, bo ja podświadomie w sumie wiem, że ludzie oklaskują nie mnie, tylko moją maseczkę, prawda? I dlatego Jezus mówił właśnie o zwierciadle, o przeglądaniu się w zwierciadle oczu ludzkich albo o przeglądaniu się w zwierciadle oczu Ojca. Właśnie mówił o tym absurdzie, prawda, zakładania tych różnych masek, żeby się ludziom przypodobać. A dzisiaj jakby sugeruje, że właśnie jednak to zwierciadło drugiego człowieka jest nam potrzebne, tylko inaczej niż my próbujemy z tego zwierciadła korzystać. Że my właśnie próbujemy korzystać z tego zwierciadła, żeby ono mnie oklaskiwało, prawda? Lustereczko, lustereczko, powiedz przeciek, to jest najpiękniejszy na świecie. I oczekujemy, że lustereczko powie, no oczywiście, że ty Wojtku,
prawda? No a ponieważ lustereczko niekoniecznie mówi, że ty Wojtku, no to Wojtek, czyli ja, to próbuję założyć różne tam maseczki takie, żeby wreszcie lustereczko powiedziało, no oczywiście Wojtku, nie ma piękniejszego nad ciebie. No i wtedy ja przez chwilę jestem taki zadowolony z siebie, tylko że na dłuższą metę, no właśnie wiem, że tak naprawdę, no to tak naprawdę to mam na sobie maskę, w rzeczywistości jestem inny. Właśnie, więc Jezus mówi, żeby tego lusterka drugiego człowieka nie oszukiwać, tylko skorzystać z niego tak, że właśnie przyjrzeć się, co ze mnie wyłazi w relacji z drugim człowiekiem. Co ze mnie wyłazi? Czy wyłazi ze mnie podobieństwo do Ojca Niebieskiego, który jest miłosierny, który nie potępia, nie sądzi, który odpuszcza i tak dalej, czy wyłazi ze mnie niepodobieństwo do Ojca Niebieskiego, bo jak wyłazi ze mnie niepodobieństwo, to ja potrzebuję iść skruszony do Ojca i szukać u Ojca miłosierdzia, które chce mi nieustannie przywracać podobieństwo do Ojca. Właśnie takiego Ojca ukazał nam Jezus, Ojca, który ze mnie nie rezygnuje, ale Ojca, który chce ciągle na nowo odciskać we mnie swoje podobieństwo. Jak Ojciec to robi? Okazuje mi miłosierdzie. Właśnie w ten sposób odciska we mnie swoje podobieństwo. Że jakby naczelna cecha Ojca, jaką Jezus próbował nam ukazać, szczyt miłości ojcowskiej jest w Jego miłosierdziu. I Ojciec okazuje mi miłosierdzie, przyjmuje mnie. Wytaplanego, prawda, w chlewie ze świniami, brudnego, głodnego, wygłodzonego, prawda, obdartego ze wszystkiego i takiego Ojciec mnie chce przyjąć, prawda, takiego chce mnie przyjąć i przyjmuje mnie ze zrozumieniem, z wyrozumiałością, ze zrozumieniem, właśnie, bo Jezus w dzisiejszej Ewangelii używa takiego słowa, ono bardzo rzadko się pojawia w Nowym Testamencie, właściwie przede wszystkim tutaj u Łukasza, tak w tej chwili nie pamiętam, czy gdzieś jeszcze, bo o wiele częściej pojawia się takie słowo eleos, prawda, eleos, miłosierny, a tutaj jest oiktirmos, to jest trochę inne słowo akcentujące inny aspekt miłosierdzia niż eleos. Bo eleos akcentuje taki aspekt miłosierdzia, że ja jestem miłosierny wobec ciebie, dlatego że jestem wierny sobie, mojej miłości do ciebie. Że ja ci powiedziałem, że cię kocham i ja jestem wierny sobie, mojej miłości, mojemu własnemu słowu. I właśnie to jest bardzo ważne, to eleos to jest bardzo ważny aspekt miłosierdzia Boga, bo właśnie Jezus też zadbał o to, żeby nam pokazać, że naturą Boga jest miłość i że Bóg zawsze będzie wierny sobie, czyli miłości, swojej miłości do mnie. No, oczywiście jest pytanie, czy ja zechcę korzystać z tej miłości, czy ja się złożę w ramiona tej miłości, czy dam się kochać, czy pozwolę, żeby ta miłość zatroszczyła się o mnie tak, jak ta miłość chce, no bo właśnie na tym polega branie w swoje ręce władzy decydowania o tym, co jest dobre, a co złe. Że ja przestałem ufać miłości Boga, stwierdziłem, że ja wiem lepiej, co jest dobre, a co złe i że będę realizował dobro po swojemu, no i dlatego wszystko to runęło, prawda? Właśnie, natomiast Bóg okazał się być wierny swojej miłości. Przyszedł szukać Adama i Ewy, tylko zobaczcie, że się nie mógł z Adamem i Ewą dogadać. Dlaczego? No bo oni stracili obraz, prawdziwy obraz Boga i jakby w relacji z Bogiem zaczęli się kierować różnymi kłamstwami, zaczęli traktować Boga jak wroga, zaczęli się chować przed Bogiem, zwalać winę nawzajem na siebie, nie dali sobie dla siebie nic zrobić, prawda? Znaczy Bóg znalazł jakieś wyjście z sytuacji, bo to jest cecha Boga, że Bóg nigdy nie jest w kozim rogu. On zawsze znajdzie wyjście z sytuacji. Ostatecznie Księga Rodzaju mówi, że Bóg uszył dla nich ubrania ze skór zwierzęcych. To jest bardzo ciekawy szczegół i bardzo ważny szczegół. Że zobaczcie, on ten szczegół pokazuje, jakby jest bardzo ważnym komentarzem do wszystkiego, co tam Bóg powiedział. Bo znowu w Księdze Rodzaju jesteśmy skłonni szukać wyroku na Adama i Ewę, że Bóg się wkurzył, prawda, i że to wracajcie do prochu, z którego zostaliście wzięci, poszli wą, mam was dość, nie? I tam jeszcze, prawda, obciążył Adama trudem pracy na roli, a Ewę trudem rodzenia dzieci. Więc to jest nieprawda, właśnie ten szczegół o skórach, o tym szyciu ubrań,
pokazuje, że ta nasza interpretacja jest kłamliwa, zakłamana, że my dalej czytamy tą historię poprzez pryzmat naszego zakłamanego myślenia, prawda? Bo ten szczegół jest o tyle ważny, że on ustawia w nas w kierunku interpretacyjnym, bo pokazuje, że Bóg przyszedł się zatroszczyć i do końca nie zrezygnował z tego zamiaru, żeby się o ludzi zatroszczyć w swojej miłości. I zrobił wszystko, na co ludzie mu pozwolili. A dlaczego ludzie pozwolili mu, żeby ich ubrał? No bo byli nadzy i się wstydzili tej nagości i chcieli tą nagość ukryć. I właśnie to jest metoda Boga, że jak Bóg nie może ze mną się dogadać, bo ja się kręcę, wiercę, uciekam, chowam się, prawda, zwalam winę na innych i w ogóle nie wiadomo, co robię, to Pan Bóg cierpliwie czeka, aż ja się zmęczę, że tak powiem, moją szeroko rozumianą nagością, zmęczę moim uciekaniem, tak? I odkryję, że jednak coś od tego Boga potrzebuję. I wtedy doświadczę, że Pan Bóg jest gotowy w każdej chwili o mnie się zatroszczyć. I właśnie chodzi o to, żeby zacząć to dostrzegać. Dlatego Jezus ciągle kieruje nasze spojrzenie na Boga. Więc po pierwsze jest takie słowo eleos, miłosierny, który właśnie mówi o tym, że Bóg jest wierny swojej miłości, wierny sobie, swojej naturze, swojej istocie, prawda? Słowu, które wyrzekł. Prawda? I dlatego Jego miłość jest niezależna od moich uczynków, od moich zasług, od tego, czy sobie zasłużyłem, czy nie zasłużyłem, bo Jego miłość jest oparta tylko i wyłącznie na Nim, na Jego decyzji. Prawda? Jego miłość jest Jego własnością, dlatego Bóg mnie nie przestaje kochać. I to jest właśnie taki aspekt miłosierdzia, bardzo ważny, że jestem wierny mojej miłości, tak? Jestem wierny mojej miłości do Ciebie i dlatego możesz być pewny, czy możesz być pewna mojej miłości, bo ja jestem wierny mojej miłości. Nawet kiedy Ty zbłądzisz, Tobie coś nie wyjdzie i tak dalej, to ja Cię kocham nie ze względu na Twoją wierność, na Twoje zasługi i tak dalej, tylko ze względu na moją decyzję, prawda? Jestem wierny tej decyzji. To jest eleos. Natomiast Jezus dzisiaj używa bardzo rzadkiego słowa oiktirmos. To jest bardzo ciekawe słowo, bo ono akcentuje jeszcze inny aspekt miłosierdzia, bo oiktirmos, właściwie Jezus mówi oiktirmon. Oiktirmon to jest coś więcej niż oiktirmos, bo oiktirmos to jest przymiotnik, natomiast oiktirmon to jest rzeczownik. Dlaczego to jest coś więcej? Bo przymiotnik mówi o jakiejś cesze. Natomiast rzeczownik, jeżeli Jezus mówi tak, że Jezus, że Ojciec jest oiktirmon i to mówi rzeczownikowo, to znaczy, że to jest cecha zasadnicza Ojca, że to jest natura Ojca. Prawda? Bo ja przymiotnikowo mogę być ludzki, nie? Ale jeśli rzeczownikowo jestem człowiekiem, to znaczy, że to jest moja istota, natura, nie? To należy do mojej istoty, do mojej natury, to jest coś głębszego, prawda? Bo mogę powiedzieć nawet o zwierzaku, że jakiś tam zwierzak zachował się po ludzku, nie? Prawda? Mogę jakąś cechę człowieczeństwa jakiemuś zwierzakowi przypisać, ale to jest tylko jakaś cecha, jakieś konkretne zachowanie, w którym jakieś tam zwierzę okazało się nieco podobne do człowieka, zachowało się, że tak powiem, po ludzku, nie? Prawda? To mogę nawet o zwierzaku powiedzieć, ale tylko o człowieku mogę powiedzieć człowiek. I teraz Jezus mówi o Ojcu iktirmon, rzeczownikowo, to znaczy, że Jezus wskazuje na jakąś istotę Ojca, że to jest coś istotnego, że to jest jakaś cecha, która należy do istoty Ojca naszego, że to nie jest po prostu przymiotnik, prawda? Że to nie jest jakaś cecha dodatkowa właśnie przy okazji, prawda, jakaś cecha, która jest ozdobnikiem Ojca, jakimś takim kwiatkiem w butonierce, tylko to jest cecha najbardziej istotna w Ojcu. Oiktirmon, nie? Oiktirmos, nie? Oiktirmon, oiktirmos. To jest taka trochę gra słów, ale bardzo ważna gra słów, pozornie subtelna, ale pokazująca coś bardzo ważnego, że to jest coś istotnego, prawda? Że to jest najbardziej istotna cecha Ojca, że jest miłosierny, prawda?
I że teraz właśnie na tyle, na ile my jesteśmy Iktirmon, na tyle rzeczywiście jesteśmy sobą, na tyle jesteśmy odbiciem, obrazem, podobieństwem Ojca i na tyle jesteśmy ludźmi właśnie i na tyle, prawda, realizujemy siebie, prawda? Bo jeżeli cechą istotną, tak, do natury Ojca należy Oiktirmos, to znaczy, że do natury człowieka też należy Oiktirmos, bo człowiek jest obrazem Ojca. I teraz co to jest Oiktirmos? Co to jest Oiktirmon? Więc to słowo akcentuje taką cechę miłosierdzia, która mówi o współczuciu, współodczuwaniu, o głębokim wczuciu się, o głębokim zrozumieniu drugiego. I zobaczcie, że to zakłada, że ja jestem skupiony nie na sobie, ale na tym drugim, bo żebym ja dogłębnie zrozumiał i współodczuwał z tym drugim, to potrzebuję skupić się na nim, nie na sobie. Rozumiecie? I to jest najbardziej dogłębna cecha Boga, Boga, który jest miłością, że On nigdy nie jest skupiony na sobie. Właśnie cała męka Chrystusa to pokazuje, że w męce Chrystus cały czas jest prowokowany, żeby zająć się sobą, skupić się na sobie i ratować siebie, prawda? Zobaczcie, cały czas jest do tego kuszony i nie udało się. Żadnymi torturami, żadną męką nie udało się Jezusa zmusić, żeby skupił się na sobie. Dlaczego? Bo do Jego natury, jako Syna Bożego, należy oiktirmon, czyli skupienie się na tym drugim, aż do całkowitego zrozumienia, współodczuwania z tym drugim. Ojcze cały jest skupiony na Synu, Syn jest cały skupiony na Ojcu. To jest tajemnica Boga, tajemnica Jego wewnętrznego życia, tajemnica Jego miłości, która cała jest dla tego drugiego, prawda? Zobaczcie, że to wewnętrzne życie Boga wylewa się na nas, nie? Że Bóg jest wobec nas, oiktirmon. W tym objawia się głębia Jego wewnętrznego życia, właśnie tego życia między Ojcem a Synem, a Duchem Świętym, życia osób, z których każda nigdy nie jest skupiona na sobie samym, tylko na tym drugim. Prawda? Bo Ciebie kocham. Jestem zapatrzony w Ciebie, chłonę Ciebie, prawda? Chłonę Ciebie aż do upodobnienia się do Ciebie. Że to jest relacja między Ojcem a Synem, prawda? Oddaję Ci siebie, prawda? Aż do zrodzenia Ciebie, prawda? I zobaczę, że Bóg tak nas właśnie traktuje. Dokładnie tak nas traktuje, jak On wewnętrznie żyje. Właśnie dlatego jest oiktirmon, dlatego tak głęboko jest współczujący wobec nas i miłosierny, bo On nas dogłębnie rozumie. Rozumie nas głębiej niż my sami siebie. Rozumie nas, dlaczego upadamy, dlaczego okazujemy słabość, dlaczego się mylimy, dlaczego błądzimy, prawda? On widzi wszystkie związki przyczynowo-skutkowe, widzi wszystko, nie? Nasza ludzka sprawiedliwość widzi bardzo pozornie, bardzo powierzchownie. Nie? Widzi tylko, że coś zrobiłem albo czegoś nie zrobiłem. I to jest sprawiedliwość uczonych w prawie i faryzeuszów. Zrobiłeś albo nie zrobiłeś. Prawda? Do tego stopnia, że uczeni w prawie i faryzeusze uważali pogan za potępionych, dlatego że poganie nie wypełniali prawa, no bo prawa nie znali. I teraz zobaczę, że z punktu widzenia Kościoła katolickiego, z punktu widzenia chrześcijan, no to, że ktoś nie zna Ewangelii bez własnej winy, no to właśnie nie jest jego wina i nie możemy wymagać od niego, żeby żył według Ewangelii, bo on nigdy jej nie poznał, nigdy jej nie słyszał. I Kościół katolicki mówi, no, że taki człowiek no, stanie przed Bogiem i Bóg nigdy go nie zapyta, dlaczego nie wypełniałeś Ewangelii, no bo ten człowiek nie był w stanie wypełniać. No, to jest właśnie prawda o Bogu, którą Jezus nam objawił, że Bóg mnie pyta o to, co byłem w stanie zrobić. Właśnie dlatego, że mnie rozumie. Rozumie, że ja nie miałem więcej możliwości, rozumie, że ja nie byłem w stanie i tak dalej, nie? Natomiast sprawiedliwość uczonych w prawie i faryzeuszów była tylko taka, nie? Zrobiłeś czy nie zrobiłeś? No nie zrobiłem, bo nie wiedziałem, że trzeba, a to już nie nasz problem, trzeba było zrobić. Dlatego w ich oczach poganie nieznający prawa byli tym bardziej potępieni, no bo oni nie znali prawa, w związku z czym jego nie wypełniali, jak nie wypełniali, koniec z nimi.
I nieznajomość prawa wcale nie była okolicznością łagodzącą, tylko tym bardziej obciążającą w ich oczach. A Jezus przyniósł coś nowego, coś pełniejszego. Nie? Przyniósł Ojca, przyniósł nam informację, prawdę o Ojcu, który jest oiktirmon, głęboko rozumiejący mnie. Dlaczego Ojciec tak mnie rozumie? Bo Ojciec nie zajmuje się sobą, tylko mną. Jest cały skupiony na mnie, na tym, jaki ja jestem, na tym, co mnie spotyka, co się ze mną dzieje, prawda? Widzi dogłębnie, widzi w ukryciu, widzi to, czego ja nawet nie widzę. Widzi wszystkie rany mego serca, widzi wszystkie uwarunkowania, widzi, co mogę, czego nie mogę, prawda? I właśnie dlatego jest miłosierny, dlatego jest współczujący, nie? Bo widzi, rozumie. I właśnie widzicie, to jest to, z czym ludzie się spotykają w relacji z Jezusem. Są przyjęci ze zrozumieniem. Dlaczego? Bo Jezus nie zajmuje się sobą, tylko właśnie zajmuje się drugim człowiekiem. Zobaczcie, że Bóg w Jezusie całkowicie poddał się pod nasz los. I to akcentuje Pismo Święte, że właśnie takiego mamy arcykapłana, który rozumie nas dogłębnie, jest w stanie zrozumieć nas dogłębnie, bo wszystkiego doświadczył na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Z wyjątkiem grzechu. Mówi Pismo Święte, on grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. W Jezusie Bóg wszedł, bezgrzeszny Bóg wszedł w los grzeszników i doświadczył tego losu na naszych oczach do samego końca, żeby do nas dotarło, że Bóg mnie rozumie. Że Bóg mnie rozumie. Aniołowie mnie nie rozumieją, ale Bóg mnie rozumie. Nie? Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Miłością skupioną nie na sobie, ale na tym drugim. I właśnie widzicie, zobaczcie, że wszystkie nasze problemy relacyjne między nami to zawsze wynikają ze skupienia się na sobie. Żeby nie wiem co, jeżeli masz problem w relacji z drugim człowiekiem, to dlatego, że skupiłeś się na sobie. Tak, możesz przytaczać miliony faktów, że on to zrobił źle, tamto źle i w ogóle nie i tak dalej. Ale ostatecznie nie masz wpływu na to, jaki jest ten drugi człowiek, masz wpływ na to, jaki jesteś ty. A im bardziej jesteś wściekły, im bardziej idziesz w złość, im bardziej idziesz w poczucie krzywdy, im bardziej idziesz właśnie w takie nakręcanie się, to tym bardziej to znaczy, że skupiłeś się na sobie. Nie znaczy to, że masz się dać krzywdzić. To ja już o tym mówiłem, że Jezus o tym mówił, że w relacji z drugim człowiekiem czasami przychodzi taki moment, że mówi, niech ci się stanie jak celnik i poganin, czyli odetnij się od niego, fizycznie się od niego odetnij. Jeżeli on uparcie nie chce przestać krzywdzić, odetnij się. Nie? Ale jest kwestia tego, co ja noszę w sobie. Bo ja się mogę odciąć od krzywdziciela, dobra, nie? Fizycznie się odseparowaliśmy, on już nie ma możliwości mnie krzywdzić i tak dalej. A jest pytanie, co ja noszę w sercu, bo może się okazać, że ja sam siebie krzywdzę. Moją nienawiścią, moją złością, moimi żalami, moimi pretensjami niszczę kogo? Niszczę siebie. Niszczę swoje wnętrze, katuję siebie. I właśnie dlatego Jezus mówi, że jeżeli ja nie przebaczę, no to będę doświadczał nieprzebaczenia. Jeżeli ja potępiam, to będę doświadczał potępienia. No bo to ja to robię, ja to noszę w sobie, prawda? Jeżeli ja nie potrafię być miłosierny dla innych ludzi, to znaczy, że tym bardziej nie jestem miłosierny dla siebie. Jeżeli nie przepuszczę drugiemu człowiekowi najmniejszej słabości, to znaczy, że tym bardziej sobie nie przepuszczę. No to właśnie to jest to, nie? To jest to. I dlatego wszystko się zaczyna od tego, żebym odkrył, jak mnie traktuje Ojciec. Jak mnie traktuje Ojciec, że to mnie ustawiło w relacji do samego siebie. Żebym zapatrzył się w spojrzenie Ojca, zobaczył Ojca, który jest oiktirmon, głęboko skupiony na mnie, aż do pełnego zrozumienia mnie. Zrozumienia moich błędów, upadków, słabości, niedoskonałości. I właśnie dlatego Ojciec w Chrystusie przychodzi do mnie z tym wszystkim, co ja potrzebuję, żeby mnie podźwignąć z moich upadków, słabości, niedoskonałości. Czego ja potrzebuję, kiedy leżę pobity na ziemi, odarty ze wszystkiego? No czego potrzebujesz? Czego pragniesz tak naprawdę? Wtedy, kiedy wyłazi na jaw twoja małość, słabość, nędza, kiedy dociera do ciebie, że się pomyliłeś kolejny raz w życiu, czego tak naprawdę twoje serce potrzebuje? Zrozumienia, przyjęcia, zrozumienia, że nie chciałeś, że przecież chciałeś dobrze,
Czyż nie tego potrzebujemy, czyż nie tego pragniemy? I w Jezusie przychodzi Ojciec, który dokładnie to chce nam dać. Rozumiem Cię. Rozumiem, że chciałeś dobrze. Rozumiem Cię. I to jest pierwsze, co nam daje Bóg w Chrystusie. Przyjrzyjcie się tym wszystkim scenom, kiedy Jezus spotyka takich jawnych grzeszników, celników, prostytutki. On po pierwsze daje im zrozumienie. Po pierwsze daje im właśnie to, zrozumienie. I takie przyjmujące zrozumienie. Właśnie, z jednej strony widzicie nasz grzech, nasza niewierność godzi w Boga, nie? A z drugiej strony Bóg nie pielęgnuje w sobie poczucia krzywdy, nie skupia się na sobie, tylko skupia się na mnie. Zobaczcie, jaka to jest miłość, skupia się na mnie, na tym, czego ja potrzebuję jako grzesznik. Nie skupia się na tym, że mój grzech go zranił, coś tam. Nie zamyka się i nie pielęgnuje w sobie poczucia krzywdy i żalu i pretensji i innych rzeczy. Bóg takich rzeczy nie chce mieć w sobie. On chce mieć w sobie radość i chce, żebyśmy my mieli tą radość w sobie. I po pierwsze w Bogu rodzi się czułość wobec mnie, pragnienie uratowania mnie, wyciągnięcia mnie z mojego poczucia winy, z mojej nieakceptacji siebie, z mojego żalu do siebie, że znowu zrobiłem tak czy inaczej, znowu mi nie wyszło, znowu upadłem, znowu popełniłem ten sam błąd. I właśnie to jest to iktirmos, ten głęboko skupiony na mnie, głęboko mnie rozumiejący, głęboko rozumiejący to, czego ja upadły, rozżalony na samego siebie potrzebuję. Właśnie to jest to, żeby dać sobie szansę doświadczenia tego właśnie Ojca, który jest Oiktirmon. Ojca Oiktirmon. To Jezus jakby mówi w taki sposób, jakby to było w ogóle imię Ojca Oiktirmon. Że to jest tak głęboka cecha Ojca, tak głęboka Jego natura, jakby to w ogóle było Jego imię, jakby On na imię miał Oiktirmon. Dlatego mówię, że Oiktirmon w sensie rzeczownikowym jest czymś więcej niż Oiktirmos w sensie przymiotnikowym. To jest jakby imię, natura Ojca. I że w tym Ojciec wyraża się najgłębiej, właśnie w tym Oiktirmon, w byciu Oiktirmon, prawda? Głęboko skupiony na mnie, głęboko dogłębnie mnie rozumiejący i pragnący uratować mnie przede wszystkim od mojej własnej nagości, od tego, że we własnych oczach jestem odarty ze wszystkiego, nic nie warty i tak dalej. Chce mnie uratować z mojego żalu, prawda, z moich nerwów na samego siebie, z tego chce mnie ratować. Nie jest Ojciec zajęty tym, że ja go zraniłem, zdradziłem, coś tam. Jest zajęty tym, że ja cierpię. Ja cierpię sam ze sobą i On chce z tego mnie wyratować. Jak? Okazując mi głęboko rozumiejącą, współczującą, troskliwą miłość. I wtedy jestem obrazem, wtedy jestem podobieństwem Ojca, kiedy właśnie po pierwsze tego sam doświadczam w relacji z Ojcem, daję sobie szansę na takie doświadczenie. Kiedy przychodzę do Ojca i przestaję zrzucać winę jeden na drugiego, tylko staję i się biję w piersi, mówię tak, Ojcze, zgrzeszyłem względem Ciebie. I wtedy doświadczę Ojca, który jest Oiktirmon. I to mnie ustawi w relacji do siebie, stanę się Oiktirmon dla samego siebie i wtedy stanę się Oiktirmon dla innych ludzi. No ale jeżeli pierwszy sobie nie dam tego doświadczenia, no to właśnie będę taki. To jest jeszcze jedna taka ciekawostka, bo Jezus mówi, że miarą taką, jaką mierzycie, wsypią w zanadrza wasze. Właśnie, że to jest to, że trzeba to czerpać i przekazywać. Im więcej przekazuję, tym bardziej jestem zdolny czerpać. Im więcej czerpię, tym więcej przekazuję. Ale to zanadrze, kolpos. To jest bardzo ciekawe słowo, kolpos, nie? Bo święty Jan mówi tak na początku swojej Ewangelii, że jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Zobaczcie, to jest dokładnie to, co cały czas rozważamy. Nie? Ten Ojciec Oiktirmon, który przychodzi w swoim Synu, żeby dać nam doświadczenie, jaki jest naprawdę, że naprawdę jest Oiktirmon. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył, prawda? I to łono Ojca to jest właśnie kolpos. To jest dokładnie to słowo, kolpos. To samo słowo, nie? Że Ojciec rodzi Syna właśnie rodzi swoim Oiktirmon, tym, że dla Syna jest Oiktirmon, cały dla Syna, cały skupiony na Synu, prawda? Cały dla Syna, tak rodzi Syna, prawda?
Dlatego Syn może nam przynieść całe to iktirmon Ojca, no bo Ojciec jest cały iktirmon dla Syna właśnie. Cały iktirmon Ojca jest dla Syna. I dlatego Syn całe to iktirmon Ojca nam przynosi. Tak jest rodzone. To jest właśnie kolpos Ojca, to tajemnicze łono Ojca. Nie? I teraz, kiedy święty Jan w swojej Ewangelii mówi o ostatniej wieczerzy, to mówi o sobie, o uczniu umiłowanym, że spoczywał na piersi Jezusa. I tu pojawia się dokładnie to samo wyrażenie, en kolpo Jezu. Nie? Że na początku Ewangelii świętego Jana to jest przetłumaczone w łonie Ojca, to kolpos. I tutaj jest znowu kolpos Jezusa, nie? Że uczeń umiłowany jest w kolpos Jezusa, czyli trzeba by powiedzieć w łonie Jezusa, że jest rodzony przez Jezusa, tak jak Jezus jest rodzony przez Ojca. Właśnie jest w tym łonie tego iktirmon, tej miłości troskliwej, rozumiejącej, przyjmującej, akceptującej, właśnie miłosiernej. No, Jezus jest cały w tej miłości Ojca, a uczeń umiłowany jest cały w tej właśnie miłości, tej miłości o iktirmon Jezusa, nie? Którą Jezus czerpie od Ojca. Jest rodzony przez Jezusa właśnie przez to, że doświadcza, daje sobie doświadczenie tej miłości Jezusowej. Nie? Prawda? I teraz, kiedy ja czerpię tą miłość od Jezusa i zaczynam ją dawać moim braciom i siostrom, to ja zaczynam ich rodzić. Właśnie to jest to kolpos, o którym Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że wsypią w zanadrza wasze. Ja przekazując miłość tą rozumiejącą, tą troskliwą, tą cierpliwą, tą miłosierną, prawda, którą po pierwsze czerpię od Jezusa, a którą Jezus czerpie od Ojca, przekazując moim braciom i siostrom, to nie tylko jestem sobą, ale też, co ciekawe, zaczynam mieć udział w tym rodzeniu moich braci i sióstr, nie? W tym rodzeniu. To jest bardzo ciekawa myśl w dzisiejszej Ewangelii. Prawda? I to święty Paweł na przykład jest dumny z tego, mówi. I oto ja was zrodziłem, mówi święty Paweł. Nie? W Chrystusie was zrodziłem. Dlaczego w Chrystusie? Bo święty Paweł pierwszy dał się zanurzyć właśnie w tej miłości o iktirmon Jezusa. Właśnie to jest słynny 12 rozdział 2 listu do Koryntian, gdzie święty Paweł mówi o tym swoim ościeniu i o reakcji Jezusa na ten oścień. Wystarczy ci mojej łaski. Potrafię cię takiego kochać, rozumiem cię. Właśnie to jest to tak głęboko rozumiejąca miłość. Że ta miłość potrafi kochać dlatego, że rozumie. Rozumie dlatego, że kocha, kocha dlatego, że rozumie. I dopiero tak naprawdę to doświadczenie w pełni ukształtowało świętego Pawła i dlatego on później mówi do chrześcijan, że w Chrystusie ja to was rodzę. Nie? Dlaczego? No bo po pierwsze dał się objąć tą rozumiejącą, miłującą miłością Jezusa. Że wreszcie dał się cały objąć razem z tym swoim ościeniem. I to nas czyni chrześcijanami. Kiedy wreszcie damy się objąć miłości, która przychodzi w Jezusie, razem z tym wszystkim, czego w sobie nienawidzimy. Kiedy damy się objąć razem z tym wszystkim, czego w sobie nienawidzimy, wtedy dopiero jesteśmy rodzeni. I tak rodzimy innych. Tak rodzimy innych, że idę i obejmuję swoją miłością drugiego człowieka, obejmuję swoją miłością ciebie ze wszystkim, czego ty, nawet ze wszystkim, czego ty sam w sobie nienawidzisz, ty sama w sobie nienawidzisz. Bo tak zostałem objęty przez Jezusa. Bo tak zostałem objęty miłością przez Jezusa. I to rodzi we mnie zrozumienie, współczucie dla moich braci i sióstr. I chcę im dać właśnie taką miłość, jaką ja dostałem. Taką miłość, która cię obejmuje i przytula i rozumie ze wszystkim, czego, nawet z tym, czego ty sama w sobie nienawidzisz. I to jest dopiero miłość, która rodzi, która stwarza. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.